Szanowni Państwo, II wojna światowa, która przez bez mała 6 lat ogarniała szaleństwem społeczności dziesiątków krajów, była najstraszniejszym czasem cierpienia, poniżenia i zbrodni w dzisiejszych cywilizowanych światach. Narody, które w latach 30. wiodły prym w dokonaniach kulturalnych, społecznych, naukowych, odrzuciły to światłe dziedzictwo, skupiając się na bezwzględnej walce pozbawionej wszelkich wyższych ideałów. Miliony ludzi na całej Ziemi pozbawiono życia. Kolejne miliony nie miały prawa do godnego bytu. Odebrano im własność i skazano na los wojennych tułaczy. Faszyzm, totalitaryzm, imperializm, jak śmiercionośne wirusy zatruły umysły elit, doprowadzając do konfliktu, który przyniósł światu niewyobrażalną dotychczas falę zbrodni. Szanowni Państwo, drodzy kombatanci, droga młodzieży, w dniu dzisiejszym tu w Parku Słowiańskim przy pomniku ofiar koalicji antyhitlerowskiej wchodzimy już 66. rocznicę zakończenia tej okrutnej, najkrwawszej w dziejach świata II wojny światowej. Sięgnąć do wspomnień do lat, kiedy to w 1920 roku po 123-letniej niewoli pozyskaliśmy uratowany niepodległy byt państwa polskiego, które przetrwało 19 lat. Przyznam żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy organów państwa polskiego zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje oraz innych nieznanych dotąd miejscach kaźni. Wołam zgładzonych w hitlerowskich obozach zagłady, stalinowskich łagrach oraz zamęczonych w katowniach Gestapo i NKWD. Stańcie do apelu! Gdzieś świecą męczeństwo! Thank you.
delegacja Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. Delegacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie. Delegacja PSS z Połem w Głogowie. Delegacja Miejskiej Biblioteki. Thank you.